Czołem, witajcie znowu w Opening Valley. Dzisiaj przyszedł czas na rodzinę Amor, czyli na naszą tutaj Julię i Elenę. Zobaczymy, co los przyniesie i co jeszcze nasze dziewczyny czeka. Jak tam ułoży się z Louisem i w ogóle, no, to wszystko się okaże. Zapraszam na odcinek. Myślałam nad tym, czy na koniec tury nie wprowadzić tutaj Louiego, żeby on tam zostawił ten dom Taylorse. No bo to by miało chyba sens. Chociaż z drugiej strony Elena też by gdzieś musiała później, jak już będzie dorosła, mieszkać. Ale to może u Liama mieszkać, właśnie. Czemu nie? I chyba to by miało sens. Ale w ogóle musiałabym ją chyba też postarzyć. Bo 8 dni, ale tam starzeje ich chyba wcześniej o kilka dni, co nie? O 4? Nie pamiętam, ale pod koniec tej tury ją postarzymy i myślę, że będzie dobrze. W sumie tak myślę, że mogłabym ci wstawić podwójne łóżko, tylko nie jestem pewna, czy będzie nas na nie stać. No bo wiecie, jak tu się ma za chwilę wprowadzić Louis, to musiałbym mieć gdzie spać. Ona też jest romansująca, kurde, a ja ją tutaj w związek pcham. No to może będą po prostu mieszkali na kocią łapę, bez jakiegoś takiego większego tutaj. A już są zaręczeni, no to chyba ta kocia łapa już nie wyjdzie. Weź to sprzątnij. I weź dupę ubierz. A, już cię zobaczył w piżamie, przykro mi bardzo. Nie, żeby cię nie widział nago, nie, ale... Kurde, ale ona jest od niego sporo młodsza. On już, kurde, odchował dziecko i w ogóle... A czemu ona tu zeszyt przyniosła? To jest w końcu jej pokój? Nie, chyba. Ale tu jest biurko. Ale nie ma tu żadnego desklokatora, nie ma. Okej. Bierz ten zeszyt stąd, dziewczyno. Nie ma wstępu dla ciebie. O, dupa, chyba se długo nie pogram. Ho, ho, ho. Mogę spróbować wyjść i wejść jeszcze raz i mieć nadzieję, że to się naprawi. Jak różowo w tym mieście, kurde. Widać, że się wszędzie zupa rozlewa. Super. Uwielbiam to, cieszę się bardzo. Trochę przykro, bo miałam nadzieję, że póki co opening jest wolny od różowej zupy, ale jak widać przylazła nawet tutaj za nami. No i wiesz, co robić. Barabara. A ta co robi? A, pindrzy się przed lustrem, okej. Okay. Co? Dlaczego chcesz się wymykać z nie swoim hopem? Masz tu swojego. Nim się powinnaś zająć. To zaś ta Ida. No jest wszędzie, ona nie ma co z Juanem robić w domu i się wymyka. Stwierdziła, że Juan jednak nie jest taki świetny, jak się wydawał. Dlaczego wy macie... Aha, bo wcześniej mieliście w miejscu publicznym, co nie? Chyba. No właśnie, a dupa. No trudno. I to w ogóle nie jest twój pierwszy chłop? To ty z Juanem straciłaś jak mogłaś. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Ty się z Taylorką na przykład przyjaźnisz? No przecież. I co, i twoja siostra będzie z jej ojcem? Trochę dziwnie, ale no... w życiu bywa różnie. Weź sobie pogawędź z kimś. O, może się z Juanem zaprzyjaźni. Czemu nie? Juan lubi ładne dziewczyny. I na pewno nie siedzi w pracy. Chcesz być legendą sportu. To wiesz co, zdążysz pójść do pracy. Sprawdź, czy nie ma może... Aha, już poszła. Trudno. A ty czego pragniesz? Szóstki wnucząt, no chyba sobie kpisz. O nie. Trochę mi się nie podoba ten piorunek tutaj. Trochę bardzo nawet. No ale możesz się z nim zaprzyjaźnić, bo jeżeli ma tutaj mieszkać, to wypadałoby mieć z nim poprawne relacje. A co tu Juan? Co oni tak jak do siebie włażą wiecznie? Ja nie mogę. Co Juan od ciebie chce? Dowcip, okej. Okay. Tam po Juanie to nigdy nic nie wiadomo, nie?
No, nie narzekaj, połasko tylko trochę. A, która godzina tam, spadaj. Coś Luisowi nie przeszkadza godzina. No, a jednak. Dobra. Co? No, ty byś musiała iść spać może, co? Dobrze, jest sobota, bo coś mi mówi, że do szkoły byś się nie wyspała. Ty akurat Julia się z nim minęła. Mogłaby go zaprosić na... Nie, dlaczego on był różowy znowu? Nie. Jeszcze raz? Go czuję, że teraz mnie już wywali z gry. Nie. 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 Przez te customowe kariery naprawdę ciężko jest złapać jakąś taką konkretną, jeśli chce się. Ale w sumie mogłabyś wziąć cokolwiek, byleby zarabiać więcej niż, kurde, 154. Więc w sumie, jak się wyśpisz, to poszukasz jeszcze raz. Ile tutaj zarabiamy? 25? 101? 130? O, 252, ładnie. O, 280 jeszcze lepiej. Tak, poproszę. Jednak będziesz pielęgniarką, wiesz? O, Alfred. Siema, fajnie było u was na weselu. Raczej w sensie u was, w waszym domu. Julka, Julka, no Julka oczywiście chce się kochać ze całym światem i całować ze wszystkimi i iść na randki. Huh. Cordial jest zakochany w tamtej, to może nie. Eddie, no to ten. Liam może nie. Bo tak trochę głupio z Liamem by było. Alfred. A ty aha, ty masz z nim chemię ujemną, no to lipa. No bo jak ona jest romansująca, to sorry bardzo, ale ja myślę, że ona by robiła Luisa wrogi ostro, więc... Może po prostu pójdziemy na miasto kogoś spotkać. Pójdziemy na miasto, super. Tośmy poszli na miasto. Najpierw się przebierzemy, a potem pójdziemy na miasto. Spróbujemy jakiegoś chłopa wyrwać. Sama idziesz. Na basen idź. Jest lato, znaczy no już prawie jesień, ale no. Czasami końcówka jesieni, znaczy końcówka jesieni, końcówka lata, tam początek jesieni. Jest naprawdę bardzo ciepły i fajny. Dobra, czy są tu jakieś chłopy? Przecież ty u nas jesteś, weź się nie wydurniaj. Ty nie jesteś chłopem. Co, barmana mam wyrywać? Ten jest żona. Znaczy mi to nie przeszkadza, ale jemu by mokło. Baron jakiś taki przyćpany. No i teraz by się przydał ten młot dla więcej ludzi na parceli, tylko wtedy to by mi gra dopiero klękła. Jeszcze brakuje, żeby tu Louis przylazł. Nie. Oj, 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 oj. Przychodzą nie ci, którzy powinni, naprawdę. Pani ma bardzo ładny strój kąpielowy. Powiedziałam, że taki niewidoczny. No bardzo ładny. Czy my się możemy bawić z tą panią w berka z wodnego? Będzie ją ciężko znaleźć, bo nie ma ciała. Ty, ale nawet cienia nie rzuca. Nawet cień jest tylko, widzicie, głowa sama. Dobre. Chodź, Penny, baw się z nami. Chodź tu, Marco Polo, czy jak to tam. A Sean to może też tak trochę słabo. No nie ma kogo pobajerować, serio. Ale możesz się do nich dołączyć. Do starszej pani i do Seana. Aha, i jeszcze ten przylas? A nie, on poszedł z tego drugiego, okej. Okay. Eddie, chodź do nas. Nie, nie powitaj, chciałam cię zaprosić. Chodź. A może wiedźmy wyrwiemy? Walenty Dratewka. Miewałam gorsze pomysły. Zdecydowanie. No idź go witać, kurde, gdzieś ty utknęła. Oj. Nie, jak ją obejmij, rozmawiaj z nim. Co to jest? Nie grać w berka wodnego, co przecież ty już dawno na lądzie jesteś. Kto to? Kto to? Darek Szkot. Dobra, zakumplujesz się z nim później, tutaj poznawaj innych ludzi. Dobra, Lincolna też powitaj. No nic, no wracamy.
A może Monet i jego hajsy? Wiesz, hajsy to już dla Penny poszły, nie? Ale to było dziwne, gdyby ona była ze starszym Monetem, a Penny z młodszym Monetem. I ona by się stała macochą męża swojej rywalki i dawnej przyjaciółki i wroga. Ojej. A ty może poznaj tego Juana, póki nie ma... Dobra, olej to. Póki nie ma tej twojej, wiesz, siostry strasznej, która go nie lubi. Skoro się z nim przyjaźnisz, to możesz próbować pogłębiać tą relację, co nie? Much later. Ale kurde, czy będziemy... Nie, no nie będziemy takimi sukami jednak, no. Ona ma jednak pragnienie rodziny, więc takie trochę... Tutaj szaleństwo i podrywanie innych chłopów trochę do mnie jednak nie trafia. Ale mogłabyś zrobić coś do jedzenia, to może, nie wiem, chałupa się spali? Też jest to jakaś forma dramy. Dobra, pożegnaj się z wszystkimi, bo za chwilę wróci Julieta i nie chciałabym, żeby tutaj jakaś drama zaszła. Tak, na ciebie patrzę, Juan. I wiesz co, możesz pożegnać Taylor. O, nie masz syfa. Pożegnaj Taylor, która pewnie doskonale pamięta, jak sama miała syfa, bo to było bardzo niedawno. No, Juan! Dlaczego? Idź sobie. Tu, niech cię auto rozjedzie. Jeszcze w las i do sypialni w ogóle. Wita mnie, jakie wita mnie? Nikt cię nie wita. Chyba się żegnał. Dobrze, że ktoś tam już żegnał wszystkich, którzy byli. Nie ogarniam. Jednak Juan i Penny to do siebie pasowali zdecydowanie bardziej. Oboje się władowywują na chaty jak do siebie. Aha, Juliet, do pracy idziesz. No to zjesz już w robocie może, co? Ale masz zimny do Roxy. No cześć, psiaku. O, Juliet dostała awans, widzisz? O wiele lepiej niż w tej twojej marnej pracy obiboka, nie? Znowu ktoś przylazł. Patrz, kto przyszedł. Ojeju. Ojeju, jeju. Jak go powitasz? Aha, czyli dobra, czyli tutaj nieważne, że on jest dorosły, a ty nie. Super. Już w końcu tyle czasu razem, więc chyba można wasz związek pchnąć do przodu. Sofa, na sofie siedzi siostra, więc to chyba będzie zły pomysł. Łóżko siostry, no to też jeszcze gorszy. Więc siostra po prostu musi opuścić sofę, bo nie chce tego absolutnie widzieć. Czy my mamy jakieś szachy gdzieś tu? Nie mamy chyba. Kurde, ona potrzebuje logiki. Mamy 1600, więc moglibyśmy... Ten kwiatek tu zawsze był? Czy jakiś mod się mi zesrał znowu? A, chyba był, bo tu też są, dobra. Więc moglibyśmy tutaj jakieś szachy postawić na upartego. Jest taki ładny ganek. Czemu tego nie wykorzystać? A, uciekaj stamtąd. No i co, i nie zrobili tego, bo kurde, przeszłaś. Już, brać się za to. Czy to masz pierwszy raz tak w ogóle? Czy wy już coś tego... Pierwszy! Ho, 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 ho. A dostanie wspomnienie, czy to się nie liczy? Dostała. No to nasza młoda Elena już dziewicą nie jest. I może byśmy się wymknęli z domu. Tam nasz chłopak co prawda już trochę dorósł, ale przecież mamy innych ziomeczków. O-o. Dobra, jeszcze zdążysz. Jeszcze to nie będzie takie spóźnienie chamskie. Zasuwaj. Wstań. Powiedz, nie jestem sam. Tutaj zadzwoń, wymknąć się z domu. I już nas nie ma. Wracając, może wpadniemy na siostrę. Stacy też jest jeszcze nastolatką. Kurde. To trzeba by ją też już postarzać. Nara. Wsi dal. O której wraca ta? Aha, to się nie miną, dobra. Matko, jak ona pada na pysk. Idź spać, dziewczyno. Tylko nie mów, że na rano idzie do... O kurde, dobrze, że jest poniedziałek i ma wolne. Bo to jest ten moment, którego bardzo nie lubię. Bo tu ma na siódmą. I gdyby to był na przykład wtorek, to by się ni cholery nie wyspała.
Okej, okay, i byśmy może coś do pracy podbilić, to sprzątanie na przykład. Znaczy, no, nie żeby był większy wybór, bo tylko sprzątania ci brakuje. Dorastanie dorośli, proszę bardzo. Ale się ubrała. Masakra, czy mamy w szafie cokolwiek innego, lepszego? Gdzie jest szafa? U ciebie chyba, właśnie. Zaprojektuj codzienne. Kurde, we wszystkim będziesz wyglądać lepiej niż w tym. Zawsze możesz się napędzić zrobić, nie? Coś takiego mogę ci dać? Proszę. I wiesz co, Juliet, byśmy może zaprosili tego twojego pięknego i zaproponowali mu wprowadzkę. No, Julia! Aha, no to pozamiatane. No to trudno. Nie spadaj mi z tym różem. Juan, weź, wszystko psujesz. Nie macie. Wiesz, to zaraz będzie 23, więc zaraz będziemy dzwonili po tego twojego Luisa pięknego. Zaproś go. Super. Tylko niech przyjdzie bez różu, ja bardzo proszę. I od razu tutaj, bez żadnego ściemniania, zaproponuj mu, żeby się wprowadził. Sam. No i super. No, dość dużo kasy nam przyniósł, Louis. Czy pewnie nie dużo więcej miał, ale no, resztę zostawił córce i to by mi się jak najbardziej zgadzało, że wiecie, on ciągle tą córkę na pierwszym miejscu i ona była dla niego wiecznie najważniejsza. Więc nie wydaje mi się, żeby się to miało tak szybko zmienić. I po takim jeszcze ciemoku będziemy kończyć turę u naszych tutaj sióstr Juliet. A tak jak mówiłam, wprowadziłam tutaj Luisa. Pewnie z czasem młoda Elena się wyprowadzi do swojego Liama. Oboje są już dorośli, więc myślę, że to jest kwestia naprawdę czasu. Prawdopodobnie to będzie miało miejsce, jak będę grała u Lotusów. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Uważajcie na siebie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.